Di nuovo, quindi di nuovo Iniziamo di nuovo. parliamo sulle città preferite. Carlotta già ha detto che Amsterdam, Amsterdam. adesso Ania dice che Firenze. E perché? Firenze è la città italiana per me, Firenze è la città italiana preferita, ma il Duomo è il cattedrale magnifico. I genti eravano molto simpatici da Firenze. Ho passato 2 anni, due giorni Va bene. Allora, Hai mangiato qualcosa di ok. tipico? Hai Scusa. mangiato qualcosa? Can you repeat? Sorry. Sì. Ah, Hai hai mangiato mangiato qualcosa? qualcosa di tipico? Local. I gelati italiani? Ok. Ma eravamo da Sicilia, a Catania, sul Sicilia ho mangiato le granite e ho bevuto cappuccino per la colazione. Sono le colazioni tipiche per la Sicilia. È vero, Ok. anche a me piace molto la colazione tipica siciliana con brioche e cappuccino freddo con il Sì, ghiaccio. esatto. Ok. Allora tu fai la domanda, Carlotta? Sì, ho perso le domande. Un secondo, scusate. Perché ho cercato di chiudere tutti i link per risparmiare connessione e evitare di... Te lo mando di nuovo? Ian, mi puoi mandare il link, per favore? Certo. No, dai, se no lo recupero qui. Noi? Si è bloccato di nuovo? Carlotta, ci sei? No. Cosa succede oggi?
Ci sei? Perfetto. Benvenuto. Mi sentite? Sì, certo. Ok, ok. Ok. Ti faccio una domanda random, una domanda a caso, quindi. Qual è la tua routine quotidiana? Cosa fai durante il giorno, adesso? C'è una domanda molto difficile. No, it's too difficult. I cannot explain my daily routine. I'm sorry. Okay. Puoi provare con tempo presente, mi sveglio, mi lavo, mangio. Provi così. Ok. Allora, mi sveglio alla 7 ore, mangio una colazione e dopo la colazione io lavoro. Io lavoro alla mia casa. Io lavoro 8 hours, 8 hours. 8 ore. 8 ore, sì, esatto. E dopo il lavoro dopo il lavoro mangio la cena, e dopo la cena io vado a correre o io vado al gym. Vado in palestra, sì. Scusa? La palestra, ok. Palestra, gym. Ok. Della Hai palestra? Detto tutto molto bene, molto precisamente. Alla palestra fai altri sport? Sì. Non c'è era possibile in aprile in mai in ma in giugno maggio ma il giugno posso andare alla palestra e fare sport, fare un po' sport. Sì. Va bene, sei stata molto molto brava, però adesso voglio che ascolti un po', perché hai fatto qualche errore, quindi voglio che Carlotta dice lo stesso cosa fai tu. Quindi Carlotta è un po' strano, però devi spiegare che Ania fa tutto, devi spiegare a Ania cosa Ania fa durante il giorno. Ok, quindi mi sveglio alle 7 di mattina, mi preparo la colazione, mangio la colazione e quando ho finito lavoro da casa, inizio a lavorare, e lavoro 8 ore, dopo il lavoro mangio la cena e vado a correre. Oppure vado in palestra, però in aprile, in maggio e in giugno
non c'è la possibilità di andare in palestra. Perfetto. Quindi adesso, Anya, sai come parlare, perché lo hai detto molto bene. Quindi sai che Carlotta ha capito tutto, ma adesso sai come farlo correttamente. Bene, quindi Carlotta, adesso tu puoi spiegare cosa fai tu. Ok. Durante questi mesi di quarantena, la mia routine quotidiana è cambiata. Mi sveglio più tardi con il mio cane. Dopo la inizio a lavorare al computer, registro dei video per i miei ragazzi della fondazione in cui lavoro. Ogni tanto faccio delle chiamate con Skype o via telefono con i ragazzi. E finito di lavorare faccio tante passeggiate ancora. Leggo libri oppure guardo film. Non mi sono incontrata con i miei amici di recente, poco, diciamo. E basta. Va bene. Prossima domanda. È tutto chiaro? Hai le domande, Anya? Tu preferisci cani o gatti? Tu hai il cane, sì? Sì. Io ho un cane e preferisco assolutamente i cani perché sono più affettuosi, puoi fare le passeggiate, e ti capiscono di più, secondo me. E tu cosa ne pensi? Penso preferisci i cani o i gatti? Ho due gatti, io penso, gatti sono gatti capiscono molto bene, ma non vogliamo vogliono rispondere o sentire. Io sono una persona, io preferisco i gatti. Sì. Allora. Carlotta, puoi dire gli errori di pronunciazione? Cosa ha fatto Anya? Mi sembrava tutto molto buono. Volevo solo dirti che in Italia una persona che ama i gatti viene chiamata gattara. Ok. Era una cosa simpatica, sì. Va bene. La prossima domanda puoi scegliere tu, Anya? Scusa? Puoi scegliere l'altra domanda. Qual è il tuo cibo preferisco della Polonia? Ti piace la cucina Polonia o preferisci la cucina italiana? Ok, quindi qual è il mio piatto tipico? Polacco. E no, puoi ripetere, scusa. Can you repeat, please? Qual è il tuo cibo preferisco alla Polonia? Tu preferisci la cucina alla Polonia o la cucina italiana?
Ok. Il mio cibo polacco preferito sono i pierogi ruschi. Mi piace anche molto chłodnik. È giusto come l'ho detto? Chłodnik? Chłodnik? Con le fragole o con l'anguria. D'estate mi piace tantissimo. Se devo preferire la cucina italiana o polacca, mi spiace, mi sa che scelgo la cucina italiana. Perché sono nata e cresciuta con cibo italiano, la pasta, soprattutto la pizza. E tu, Ania, cosa preferisci? La cucina italiana o polacca? E qual è il tuo piatto preferito polacco? Molto piaccio la cucina italiana. Il mio cibo preferito è spaghetti carbonara. Al fine della prossima settimana, last week, la scorsa settimana? No. Scusa? La scorsa settimana? La scorsa. In the past, ok. E la prossima, the next. Ok. Ah, yeah. Alla scorsa fine alla settimana io cucinavo la pizza per me con la farina italiana. La pizza era molto molto tipico italiana. Il mio cibo preferisco sono mi piacciono i pierogi. io penso pierogi sono il mio cibo preferisco alla Polonia. Io preferisco pierogi dolci con strawberries. Oh my god. Con le fragole. Le fragole. Sì. Va bene, adesso altra domanda. Adesso Carlotta. Ok. Hai letto un libro interessante di recente? Sì. Se sì, che titolo ha? Io dico in inglese Mistborn. Il libro del Brandon Sanderson, c'è un libro di fantasy e può raccomandare che libro se tu preferi ti piace la genre fantasy. Ok, lo puoi raccomandare se
ti piace il genere fantasy? A te piace o ti piace? Comunque hai detto bene. Io adesso sto leggendo un libro di art therapy, arte terapia in italiano, e parla dei disegni che fanno i bambini, come interpretarli, su che elementi puoi andare a lavorare nella stabilità di un bambino quando fa dei disegni, se ci sono delle cose che emergono come più negative o positive. È un po' complicato da spiegare in italiano, è difficile da comprendere, credo. Però è un libro di art therapy. Ok. Hai capito più o meno, Ania? Sì. Hai qualcuna domanda per Carlotta su questo libro? Io penso che c'è un libro per il tuo lavoro, sì? Ma sì, esattamente. Io ho sentito tu lavori con kids, children. Bambini. Con i bambini. Puoi mi dicere per il tuo lavoro? Can you can you tell me about your job? Puoi mi qualcosa dice sul tuo lavoro? I have no idea. Mi puoi dire sì, ok. Mi puoi dire qualcosa sul tuo lavoro? Ok. Sì, esatto. Lavoro con dei ragazzi con disabilità dai 18 ai 30 anni. Quindi non sono proprio bambini, anche se adesso sto leggendo un libro sui bambini, perché in futuro mi piacerebbe lavorare con i bambini. E adesso faccio dei workshop creativi, quindi costruiamo degli oggetti che poi vendiamo, braccialetti, collane, facciamo dei disegni e ci occupiamo di autonomia. Aspetta, Ania, hai capito cosa fanno? No, ho capito. Cosa fanno? Sì, ho capito. Scusa? Cosa fanno? Mi puoi ripetere? Cosa fanno? Che oggetti? No, sorry, you need to translate. Ci możesz powiedzieć, co robią dokładnie? Co Carlotta powiedziała, że co robią? Jakie obiekty? Czy nie zrozumiałeś? Tego nie. Ok. Carlotta, puoi... Puoi ripetere, sì. Ma insegna a mostrare cosa fanno, quindi se dici braccialetto devi... sai cosa voglio dire. Ok. Sì. Ok. Lavoro con dei ragazzi con disabilità in dei workshop creativi. Quindi costruiamo dei braccialetti, degli orecchini, come quelli che hai tu adesso rossi, oppure questi qua, delle collane, la scenic. Ok. Quindi creiamo questi prodotti e poi li vendiamo. La cosa bella è che questi prodotti, braccialetti, orecchini, collane, sono fatti da dei ragazzi disabili. Quindi per loro è un lavoro.
Va bene, perfetto. Puoi spiegare? Sono parole nuove per me. Gribetteletti, no, gliocchini, sì. Nascenik. Orecchini. Nascenik, collane. Ok. Sai come si dice neck? Neck è collo. Ok. Quindi. Okay. E sai come si dice questa parte qui? Cos'è? Il braccio. In italiano, braccio, e quindi braccialetto. Sì. E questo come si dice? Non so. Ok. Orecchio. Okay. Adesso te lo scrivo. Capisco. Orecchio. Ear. Orecchini. Ok, grazie. Così puoi associare, to associate, le parti del corpo, perché sono simili, sì. Braccio, braccialetto, collo, collana. Sì, esatto. Ok. Va bene, abbiamo e fatto... adesso voglio chiedere. Ha passato mezz'ora qui, quindi se vuoi fare una domanda devi farla in polacco. Ok. Ja muszę teraz tak. Rozmawiać po polsku. Zrobimy pół godziny i pół godziny, ok. Ok. Masz pytanie dla mnie, Ania. Co robisz w wolnym czasie? Teraz w wolnym czasie idę na spacer z Pliniem i po pracy, tak, robię makrama. Wiesz, co to jest makrama? Nie. Yeah. Jest taki podkładka. Okay. Musisz zrobić węzeł sznurkami i potem masz makrama. Mogę ci pokaż. Okej. Okay. Ok, zrobię to, kiedy mam wolny czas. I... Wow! Ok. I nie wiem. Lubię przygotować też jedzenie i iść na spacer, kiedy jest dobra pogoda. I teraz, że baseny są otwarte, i lubię iść pływać. Pływać. Może. Nie pływać. Ok. A ty poczekaj, co ty robisz? Poczekaj. Ok. O, poczekaj. Coś tu się złego. Ok. Ania, jak słyszysz jakieś błędy, to spróbuj je napisać na czacie, żeby Carlota je od razu widziała. Nie? Jak mówię, okay. Jak jasne, widzi, pewnie. Że lubię przygotować jedzenie. To ty możesz napisać szybko lubię gotować, żeby ona wiedziała, że częściej się mówi lubię gotować, a nie przygotować, ok? Ok, jasne. Dobra. Ja też lubię gotować. I can write it down for you. Dużo też czytam po pracy i jak mówiłam prędzej, chodzę też na siłownię i biegam. Staram się uprawiać dużo sportu. Szczególnie teraz, kiedy nie jeżdżę do pracy rowerem,
tylko pracuję cały czas z domu. I które robię ty masz? Stare czy takie sportowe? Bo teraz mam jak prezent stare rower i bardzo lubię. Jest trochę rusty. Rusty, nie wiem. Zardzewiały. Zardzewiały. Okay. Napiszesz, Ania? Tak. Okay. O. Okej. Okay. Mój rower gdzie to jest... Gdzie lubisz iść? Zazwyczaj wzdłuż plaży. W sumie po, po bulwarze nadmorskim. Nie jeżdżę w lesie, bo mój rower to jest damka, czyli taki rower miejski trochę. Rower nadający się tylko do miasta w zasadzie. To się nazywa damka. Okay. Janek, powiem mi no. Możecie wybrać. Kolejne pytanie? Okay. Możecie wybrać pytanie z listy, nie? Okej. Okay. Teraz wybiera pytanie? Ty, Ania. Okej, okay, przepraszam. Ja mam pytanie, okej. Okay. To jest ostatnia rzecz, którą ty kupiłaś i bardzo podobała ci się. Która jest ostatnia rzecz, którą kupiłaś i podobała się? Cisza. Ania, teraz musisz zauważyć, że Carlota drugi raz powiedziała który zamiast jaki. Jesteś w stanie wytłumaczyć, jaka jest różnica? Który i jaki? W zasadzie w polskim w praktyce nie ma wielkiej różnicy, prawda? Trochę gdyby przetłumaczyć na angielski, to byłoby what is the thing that you had recently, that you recently purchased? Albo which thing did you purchase recently? Chodzi o to, że pytasz, który, jak masz który, to wybierasz z iluś. Jak pytasz jaki, to chcesz, żeby ten obiekt został opisany. Jeżeli Carlota okay, chce zapytać, co kupiłaś, to pytasz, jaki przedmiot, bo ty masz opisać ten przedmiot. Jeżeli Carlota by pytała, który przedmiot, to znaczy, że masz ileś przedmiotów przed sobą i ty musisz powiedzieć, tak, który. Dlatego Carlota powinna zadać pytanie, jaki przedmiot, bo chcesz, żeby go opisała, a nie wybrała z iluś. OK? Możesz odpowiedzieć na pytanie. Ostatnio kupiłam robot kuchenny, taki w stylu KitchenAid, ponieważ lubię gotować i piec. I on pomaga mi w kuchni. Mogę na przykład przygotować teraz taki deser albo upiec ciasto, typu sernik i różne inne słodkości na przykład. Ale ten robot ma piecz i wszystko? Taki robot kuchenny i piecz na samym miejscu? Na samym robot? Nie. On tylko... Bo widziałam, że są też maszyny dla przygotowania chleba i mają wszystko na samy obiekt. A, rozumiem.
Nie, to jest tylko taki robot, który pomaga jakby przygotować. A pieczenie odbywa się już później. Okay. Osobno. Okej, okay, super. Okej. Ja mam trochę inne pytanie dla ciebie. Czy lubisz podróżować i w jakich krajach już byłaś? Jeżeli lubisz. Bardzo lubię podróżować i niestety nie było możliwe, bo mieliśmy kwarantannę, ale kiedy mieszkałam we Włoszech, dużo podróżowałam do Niemiec. I do Niemiec, do Austria. I kiedy wróciłam we Włoszech, zaczynałam podróżować do Ukrainy, do Rumunii, do Netherlands i też w Norwegii i Szwecji, bo było bardzo tanie, bo teraz Ryanair ma dobre ceny na bilet. Na bilet. Tak. A ty, Ania? Ja też lubię podróżować, ale nie odwiedziłam tylu krajów, co ty. Najwięcej razy odwiedziłam Niemcy. Często jeżdżę tam na podróże służbowe do Hamburga. Ale byłam też 2 razy we Włoszech, raz przez 3 tygodnie i raz bardzo krótko na Sycylii. 3 tygodnie we Włoszech spędziłam na motocyklu. Jeżdżę motocyklem i to była taka wyprawa od północy na południe. Najdalej byłam w Pompejach. I zdecydowanie chciałabym kiedyś wrócić do Włoch. A nie masz pytania od kogo na czacie? Jak to jest? Jak mogę wrócić? Turenty. Bo chcę zapytać, jeśli rentowałaś motocykl, czy wróciłaś tam? Można wynająć motocykl, na miejscu. Albo też wynajmować, wynająć. Ale ja mam swój własny motocykl. Okej. We Włoszech są bardzo popularne takie apy. Motocykl z trzy kołami. I tak. Ale też Vespa. O, kot jest. Tak. Siedzi na moich kolanach cały czas. Tak, widziałam motocykl z 3 kołami we Włoszech i bardzo lubię włoskie motocykle. Aprile i Ducati. Ale wiesz, niestety nie mam motocykl we Włoszech, bo moja rodzina, oni nigdy nie chcą kupić dla mnie, bo jest niebezpieczne. I a, rozumiem. Jechałam tylko z rowerem czy samochodem. Okej. Okay. Lubisz rośliny? Ania? Czy lubię rośliny? Czy ty lubisz rośliny? Lubię. Tak, i ogrodzie, i... Ale zazwyczaj kupuję tylko kwiaty w kwieciarni, takie świeże, ponieważ nie umiem opiekować się kwiatami. Mam teraz tylko jednego kwiatka, mam storczyka
I mam jedną roślinę, storczyka, i on ma kwiaty teraz. Ale to jest pierwsza roślina, którą się zajmuję. Może się w przyszłości jeszcze tego nauczę. A ty lubisz kwiaty? Czy kwiaty lubią ciebie? Nie wiem, że kwiaty lubią mnie, ale ja bardzo lubię kwiaty i rośliny. I bardzo chcę mieć ogrody i moje chcę mieć drzewi i na przykład drzewi jabłkami i tak. Co to jest? Opiekować is to grow, right? Opiekować się jest to take care. Można użyć tego o sobie, albo o kimś, albo o jakimś o zwierzęciu, albo o przedmiocie również można. Okej. I storczyka? Storczyk to jest nazwa kwiata. Okej. To jest orchidea, o właśnie. To jest taka popularna nazwa, orchidea. Yeah. Mhm. Tak, dokładnie. Okay. Miałaś jeszcze jakieś pytanie, zaadoptowałam monstera. Aha. Tak. Co masz na myśli? Zaadoptowałam monstera tu i monstera jest roślina. Bardzo lubię. I kiedy kupiłam, była mała i teraz jest duża. I zaproponowałam Janek. Nie. How is the dative? Jankowi. Czy możesz dać mi przykład, jak mogę użyć dative? Okej. Okay. Jankowi. Jeśli jest kobieta, Karlocie. Karlocie. Okej. Okej. Okej, masz pytanie, Ania. Czy masz balkon, aby mieć kwiaty? Tak, jestem bardzo szczęśliwa, bo mam balkon teraz. O, super. Jest słoneczno. Mogę powiedzieć słoneczno? Jak to jest? It's very sunny. Słonecznie. Słonecznie. Bardzo lubię pić kawę tam i lubię patrzeć na inne budynki i drzewi, tak. Okej, super. Patrzeć na inne budynki. To tak, mam dla ciebie pytanie. Mówisz, że lubisz pić kawę. Czy jesteś osobą, która tę kawę pije rano? Czy łatwo wstajesz rano z łóżka, czy raczej jesteś takim typem nocnym? Że twoje, czy... O, przepraszam, zakręciłam się w pytaniu. Czy jesteś takim rannym ptakiem albo sową tak zwaną? Czy lubisz wstawać wcześnie rano,
czy raczej bardzo późno. I wtedy twój dzień jest bardzo długi. Aha. Karlota, zanim odpowiesz, okay. Ania, jak używasz... Ania, Karlota, poczekaj. No. Ania, jak powiesz jakieś trudne słowo, to fajnie je od razu napisać, nie? Tak, właśnie chciałam pisać. No. Słowo sowa jest trudnym słowem, także od razu napisz. Jak Karlota zapyta, co to jest, to wytłumacz. Dobra, tyle z mojej strony. Okej. Sto procent jestem ranny ptak, bo bardzo lubię budzić się rano, wcześniej. I czasem mam problemy, bo nocy, wieczorem chcę iść spać jak stare osoby bardzo wcześniej, early. I to tak. Zawsze byłam ranny ptak. I czasem mam problemy, bo kiedy chcę oglądać film, nie mogę skończyć film w ogóle. Spam? Jak to? How is it? Spać? Ja spadłam in the past and... I always sleep. Spałam. Mm-hmm. And in the past? Spałam, I slept. Musisz natychmiast wytłumaczyć, co to znaczy spadłam. Okej. Bo spadłam to jest fall down. I am in the meeting. Tak. I always... Myślałam, że coś przyszło. Okej. Zapomniałam, spię, okej. Okej. Tak, bo spadać to jest fall down. Podobne. Spadać i spać. Okej. Tak. Mm-hmm. Możesz. Okay. Mamy dwie formy: dokonane i niedokonane. Niedokonana to jest spadać. I ty? A jeszcze Ania dokonane jesteś... jest spaść. A jeszcze spaść, faktycznie. Także musisz powiedzieć: spać, tak? Spadać, tak. Spać, właśnie. To jest spać. I to jest fall asleep, a spaść z końcówką sici to jest fall down. I to jest coś innego. Aha. To jest spaść. I to nie jest to samo, co spać. Jasne, dzięki. I Ania, ty jesteś sowa czy ranny ptak? Jesteś sową czy ranny ptak? Tak, ja jestem sową. Jestem sową i lubię czytać do późna. I rano zaczynam pracę dosyć wcześnie, więc nie sypiam zbyt dużo w ciągu tygodnia. Dla mnie jest fantastyczne, że teraz zaczynam pracę o siódmej. Jestem o ósma, okej, o ósmej. I mam duży wolny czas, bo skończę pracę o 15. Mhm. Od 15:30 pracuję 7 godzin i potem mam dużo czasu. Dużo czasu. Tak. Dużo czasu. Na spacery z psem na przykład.
Jeśli było możliwe dla ciebie mieszkać w innym kraju, gdzie chcesz, gdzie lubisz? Gdzie by to było? Lubię, gdy jest ciepło, więc myślę, że byłyby to jakieś kraje tropikalne. Może Bali na przykład. Albo właśnie, myślę, że tak, że Indonezja ciągnie mnie tam. Bardzo bym chciała odwiedzić Indonezję. Fajnie. I mam jeszcze jedno pytanie dla ciebie. Kiedy zaczynałaś uczyć się włoskiego i dlaczego? Włoski to w sumie jest dla mnie hobby, uczenie się tego języka. Zaczęłam się uczyć jakieś 2 lata temu, mniej więcej. I potem miałam bardzo długą przerwę. Uczyłam się z aplikacją Duolingo na początku. I tam nauczyłam się takich podstaw. I w sumie od czasu, gdy... Tak? Przepraszam? Co mówiłeś, że Duolingo i potem mówiłaś taki? Nie słyszałam. Z Duolingo nauczyłam się podstaw języka. Aha, okej. I miałam wtedy taką dosyć długą przerwę. I dopiero niedawno w sumie, od niedawna kontynuuję naukę. A ty jak nauczyłaś się tak dobrze polskiego? Mówisz naprawdę dobrze. Długo mieszkasz w Polsce? 2 lata i zaczynałam z Janikiem, ale Jan jest niesamowity, bo kiedy zaczynaliśmy, ja w ogóle nie zrozumiałam nic po polsku i on po włosku trochę tak. I potem teraz on jest taki C1, myślę. Very, very fluent. Ale dla mnie było bardzo trudne i zaczynałam pracę tu i było potrzebne, musiałam uczyć się. Ale spędzałam dużo czasu, takie 1 godzina codziennie, czy więcej. Słyszałam muzykę po polsku, próbowałam oglądać filmy. Ale teraz też jest trudne tylko oglądać filmy po polsku. Ale jestem szczęśliwa, że mogę porozmawiać. Tak. Tak, słuchać i słyszeć. Przepraszam, zapiszę. Sorry. Słuchać i słyszeć są trochę jak sentire i ascoltare po włosku, że właśnie ascoltare to jest słuchać i można słuchać muzyki, a słyszeć, no to jest sentire, po prostu słyszeć, że muzyka gdzieś gra. Niekoniecznie jej słuchać. Rozumiesz? Okay. Tak, tak, tak. Okay.
Ok. I też zrobiłam tandem z koleżanką. Ona jest z Polski, ale teraz ona mieszka we Włoszech. Ona jest windsurf instruktorka. Okay. Instruktorką. I spotkałam z nią, bo byłam na Czerwone Piecz i zjadłam tam pizzę i ona pracowała tam i słyszała, tak? Aha, słyszała, tak, że ja tak. porozmawiałam w włosku i ona była bardzo zainteresowana i pytała, że możemy zaczynać lekcję czy coś, bo ona chciała jechać tam. Do Włoch? Mhm. Okej. Okay. Tak. I ona jest tam teraz. O, super. I ja tu. Dobra, godzina minęła. Bardzo fajnie się z wami pracowało. Chcę krótko podsumować. Powinien to zrobić po angielsku, czy mogę po polsku, Karlota? Po polsku. Dobra. To Karlota. Bardzo fajnie, że czekałaś, aż Ania skończy zdanie i wtedy ją poprawiałaś. To jest bardzo, bardzo fajne, że nie przerywałaś myśli, że gdybyś to robiła w połowie zdania, to Ania by gubiła się w zdaniu i by nie była w stanie powiedzieć wszystkiego tego, co chciała powiedzieć. Ty poczekałaś, aż ona skończy myśl i wtedy mówiłaś, co można było powiedzieć lepiej. To jest fajne. Fajnie, że jak mówiłaś, to jeszcze pisałaś, także Ania słyszała i widziała na ekranie, jak to słowo się pisze. To było fajne. Powinnaś więcej tłumaczyć, pokazywać, kiedy to ci zwróciło uwagę, że jak mówisz, że robimy naszyjniki, bransoletki, to fajnie dużo gestykulować, bo wtedy jak osoba niewiele rozumie, to ta gestykulacja wspomaga i może się domyśleć, o czym mówisz. Jeżeli siedzisz tylko tak i tylko mówisz, jest trochę ciężej. Także widzisz, że Ania mówi trochę gorzej niż ty czy ja, więc fajnie wspomóc tą gestykulacją, to będzie jej wygodniej. Nie tłumacz na polski. Powiedziałaś colla i collo i od razu przetłumaczyłaś na naszyjnik. Także fajniej powiedzieć, to jest collo, colla i bardziej to pokazywać niż tłumaczyć, bo kiedy tłumaczysz słowo, masz słowo po polsku, słowo po włosku, to idzie do twojej pamięci krótkotrwałej. Jeżeli coś pokażesz, narysujesz, połączysz słowo z jakimś wydarzeniem, to idzie do pamięci długotrwałej. Także dużo lepiej robić to w ten sposób, niż tłumaczyć, bo działa dłużej. Ania, bardzo fajnie mówiłaś po włosku, mimo że popełniasz dużo błędów, to się w ogóle tego nie boisz. Nie boisz się mówić, to jest bardzo ważne w nauce, bo gdybyś miała coś takiego, nie wiem jak to powiedzieć poprawnie, to nie powiem w ogóle, to w życiu byś się nie nauczyła. Ty popełniasz błędy, ale popełniasz je z dumą. Pewno. I to jest super. To jest bardzo ważne, ważne że mówisz i się nie boisz tego. To jest fajne. To, co jest jeszcze fajne, to jest dużo pisałaś. Jak Karlota miała jakiś problem, albo popełniała błąd, ty pisałaś i Karlota momentalnie mogła zobaczyć, co robi źle. W języku polskim mamy dużo przypadków. Tutaj Karlota popełniała najwięcej błędów, ale ty byłaś czujna, pisałaś jak, nie wiem, że nie w czerwony piec, nie na czerwony piec, tylko w czerwonym piecu. Karlota popełniła taki błąd, który nie jest duży, ale ty momentalnie zareagowałaś, to było fajne. Co nie było fajne, to samo, co robiła Karlota, że tłumaczysz, że zamiast tutaj zamiast opowiedzieć o tym, co to jest opiekować się, od razu powiedziałaś to take care of.
Mogłabyś troszeczkę o tym opowiedzieć, że można się opiekować dziećmi, jak są same, nie ma rodziców, to ty się nimi opiekujesz, patrzysz i w ten sposób to opowiedzieć. Karolota by na pewno to dużo bardziej zapamiętała. Historia, jak opowiadałaś spaść i spać, fajnie by było, gdybyś powiedziała też to w czasie przeszłym, bo Karolota się o to pytała. Karolota się zapytała, jak to się mówi w czasie przeszłym. Także jeżeli porównujesz spać, spaść, tłumaczysz, jaka jest różnica, to fajnie jeszcze powiedzieć, że spałam i spadłam. Że tak jest w czasie przeszłym, że też to podobne, nie? I też to napisać. To było lepsze, to było lepiej. Słuchać i słyszeć, troszeczkę za mało o tym powiedziałaś, fajnie by było, gdybyś podała przykłady. Bo jeżeli tylko powiesz teorię, co znaczy jedno, co znaczy drugie, Karolota może mniej więcej to zrozumie. Jeżeli podasz przykład, to zrozumie i zapamięta. To tyle z moich uwag. Bardzo dziękuję za udział i mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy na żywo. Trzymajcie się. Na razie. Dzięki bardzo. Dzięki. Bardzo. Dzięki. Dzięki, na razie. Cześć.